ze śląskiego tramwaju. Nie bez przyczyny wybrałam dzisiaj ten właśnie środek lokomocji. Wyobraźcie sobie, że ta sieć tramwajowa jest najdłuższa w Europie, ma około 600 km długości. Mało tego, śląskie tramwaje można dojechać aż spod Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej do Gliwic. My dzisiaj jednak wysiądziemy trochę wcześniej, właściwie w samym środku tej właśnie sieci, to będzie Sosnowiec, serce Zagłębia. Wysiadamy tutaj, ponieważ bardzo łatwo będzie stąd dostać się nie tylko do innych miast regionu, także do innych miast Polski, mało tego, do innych miast Europy. Witam Sosnowcu. Sosnowiec, stolica Zagłębia Dąbrowskiego, ma bardzo korzystne położenie. Blisko Katowic, 10 km od centrum Katowic, przy lotnisku w Pyrzowicach, blisko Częstochowy, Krakowa, gór, Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego. Jest coraz bardziej postrzegany jako miejscowość godna uwagi i odwiedzenia. Coraz więcej turystów zagląda do Sosnowca, zapraszamy ich i będziemy robić wszystko, żebyśmy byli jeszcze bardziej atrakcyjni. Sosnowiec to miasto dużych kontrastów, gdzie historia spotkała się z nowoczesnością, bieda z przepychem, a umiar z szaleństwem. Zatopiony w zieleni poprzecinanej estakadami, fabrycznymi kominami i szybami górniczymi, stawia na ludzi młodych, którzy coraz częściej przyjeżdżają tu w poszukiwaniu lepszego życia. Nie bez kozery mówi się, że to najmłodsze miasto Zagłębia i Śląska, bo aż połowa mieszkańców Sosnowca to ludzie w wieku od 20 do 35 lat. Niełatwo mówić o historii w przypadku 100-letniego miasta, ale dziś mamy szczęście, bo jesteśmy w miejscu naprawdę wyjątkowym. Tuż za mną Trójkąt Trzech Cesarzy. To właśnie tutaj kiedyś łączyły się trzy zabory. Tu, gdzie teraz mamy Mysłowice, zabór pruski. Tam, gdzie jest Jaworzno, zabór austriacki. No i nasze clue, za nami Sosnowiec, tutaj rządził car rosyjski. Miastem stał się w 1902 roku na mocy ukazu cara Mikołaja I. Było tu wtedy około 60 tysięcy osób. Po zaledwie 12 latach przybyło drugie tyle. Nic dziwnego, o Sosnowcu pisano, że jest to miejscowość, w której można dorobić się w stosunkowo krótkim czasie i to gołymi rękami całkiem niezłych pieniędzy. Przemysł rozwijał się w niewiarygodnie szybkim tempie. Zakłady rosły jak grzyby po deszczu. Przez 24 godziny na dobę towarzyszył mieszkańcom gwizd i turkot maszyn. W powietrzu unosiły się tumany dymów i osadów, a na ulicach ścierały się różne nacje, różne narodowości i różna kultura. Historia Sosnowca słynie z tego, że był miastem wielokulturowym. Tu przenikały się nawzajem kultury żydowska, jak również chrześcijanie różnych obrządków. Byli tu ewangelicy, Polacy, Niemcy, byli prawosławni, też różnych narodowości. I przykładem tego jest właśnie nasza cerkiew sosnowiecka. Całą infrastrukturę miejską wraz z kościołami budowali wyznawcy różnych religii. I tak na przykład tę cerkiew prawosławną zbudowali ewangelicy, którzy w Sosnowcu prowadzili interesy. Zapłacili za projekt, materiały oraz ufundowali ikonostasy. Świątynia przetrwała zawieruchy wojenne, zmiany systemów politycznych, dlatego udało się zachować oryginalny wystrój jej wnętrza, który liczy już 110 lat. To teraz sobie wyobraźcie, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu tutaj rosły sosny, jak to w Sosnowcu. Ale potem sosny wycięto, no bo przecież trzeba było postawić budyneczki. Mówię specjalnie budyneczki, bo to, co tu widzicie, to są maluchy, takie jak te, co stoją tutaj za mną. Bardzo szybko, na 90 km kwadratowych tutaj w Sosnowcu trzeba było pomieścić ponad 200 tysięcy osób, więc to wszystko zaczęło iść w górę.
Zwiastunem nowych czasów i śmiałych pomysłów jest Plac Stulecia, który diametralnie zmienił oblicze miasta. Inwestycja skierowana ku przyszłości kosztowała ponad 400 milionów złotych. Na niewielkiej przestrzeni znalazły się nowoczesne oszklone biurowce, które są radością dla oczu, artystyczną niespodzianką, a czasem wyłącznie dekoracją, przejście podziemne z dziesiątkami sklepów, butików, które łączy zabytkowy dworzec z deptakiem, oraz puby i restauracje. Podobne inwestycje realizowane są w innych częściach Sosnowca. 90% powierzchni Sosnowca to powierzchnia nad kopalniami, ale tu, gdzie jesteśmy teraz, to jedyna czynna kopalnia, Kazimierz Juliusz, jedyna czynna w całym Zagłębiu. Już za chwilę będziemy jechać tam, bardzo głęboko, ale zanim jeszcze, to powiem tylko, że tu pracuje 1500 osób. To najmniejsza kopalnia w Polsce. Wydobywa około 3,5 tysiąca ton węgla każdej doby, ale co ciekawe, ten węgiel jest naprawdę wyjątkowej jakości i tu, w Sosnowcu, płaci się za niego bardzo dużo. Jedziemy. Trzeba mieć na klucze jakieś tam tego. Chyba z... No to z Bogiem. Głęboko jedziemy? Na 560 metrów. Będzie gorąco pewnie. Będzie gorąco. No jak to? To jest duży przepływ powietrza, także nie jest gorąco przy szybie. A coś z uszami mi się dzieje? Dziwnego. Zmiana ciśnienia zatyka uszy i trzeba przełykać ślinę. Dobra, przełykam. Praca pod ziemią to najcięższy kawałek chleba. Po niekończących się korytarzach hula wiatr. Przeraźliwą ciszę od czasu do czasu zagłusza malutki pociąg, który przywozi lub zabiera kolejną zmianę górników. Upchani jak sardynki jadą 20-30 minut w głąb ziemi. Tu świat wygląda zupełnie inaczej. Inne są priorytety, inne wartości. Raz na jakiś czas sosnowiecka kopalnia organizuje specjalne wycieczki dla zorganizowanych grup. Można wtedy zjechać pod ziemię, by na własne oczy przekonać się, jak wygląda piekło. Choć z krajobrazu miasta zniknęły prawie wszystkie kopalnie i huty, to Sosnowiec nadal znajduje się w czołówce największych ośrodków gospodarczych w kraju. Swoje inwestycje lokują tu światowe koncerny. Jednym z większych pracodawców w regionie jest firma Timken, której zakład w Sosnowcu zatrudnia 1240 osób. Ten amerykański koncern jest światowym producentem i dostawcą łożysk stalistopowych i związanych z nimi produktów i usług. Produkty Timken można znaleźć na ziemi, morzu i w powietrzu. W samochodach, walcowniach, platformach wiertniczych czy promach kosmicznych. Timken projektuje i wytwarza łożyska od ponad 100 lat, przewodząc innowacjom, które łączą dotychczasowe doświadczenie z technologiami jutra. Proces produkcyjny odbywa się tu na wysokiej klasy maszynach, a zintegrowany system informatyczny na każdym etapie pozwala kontrolować procesy produkcyjno-biznesowe. Firma posiada liczne certyfikaty, które dla klientów są gwarancją jakości i niezawodności. W Sosnowcu działa też firma Energopol Południe SA, która specjalizuje się w prowadzeniu robót ziemno-inżynieryjnych, drogowych, kanalizacyjnych i w precyzyjnym wyburzaniu obiektów. Przy skomplikowanych, a co się z tym wiąże, czasochłonnych inwestycjach pracuje zespół składający się z wysokiej klasy inżynierów i pracowników fizycznych, którzy mają do swojej dyspozycji wiele nowatorskich rozwiązań technicznych, w tym ciężki sprzęt produkowany przez liderów w branży. Duży wkład w rozwój miasta i regionu ma Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu. W jej dyspozycji są instrumenty finansowo-doradcze, wpływające na rozwój lokalnej gospodarki, takie jak Fundusz Poręczeń Kredytowych, Lokalny Fundusz Pożyczkowy, Punkt Konsultacyjny dla Małych i Średnich Firm oraz Biuro Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Zawodowego. Naszą misją jest wspieranie sektora rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w związku z tym podejmujemy szereg działań w kierunku zmniejszenia skutków bezrobocia i restrukturyzacji górnictwa, które dotknęło Zagłębie.
i nasze działania spowodowały między innymi to, że stopa bezrobocia z 27%, jak rozpoczęliśmy działalność, spadła do 18%. Jest to bardzo duży postęp. Zapraszam Was teraz na grilla, nie sosnowieckiego co prawda, bo w Sosnowcu podobno nie ma lokalnej potrawy. Większość potraw w Sosnowcu serwowanych to są potrawy głównie zapożyczone ze Śląska. To oznacza, że to są potrawy jakie? No tłuste. Tłuste przede wszystkim. Byle dosyta. No właśnie. Czyli tak, na przystawkę proponujemy grilla. Może być? Jasne. Cacyki. Wspaniałe do grilla. Dobra. Ale to będzie tylko przystawka, bo wiesz, grilla możemy zrobić sobie właściwie solidna wszędzie. Przystawka. Specjalnością poza grillem śląskim, jak i na Zagłębiu jest rolada oczywiście z kluskami. Tutaj mamy kluski śląskie. Tutaj mamy śląskie. Tutaj mamy roladę wieprzową w tarczku, faszerowaną farszem staropolskim. To znaczy jakim? Jest to farsz z jajem i z pieczarkami. Jajcarski farsz. Tak, do tego sosik. No bardzo dobre! Bardzo dobre! Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można wygrać urządzenie biurowe. Wystarczy wysłać SMS-a pod numer 7278 i odpowiedzieć na 3 pytania. Oto pierwsze z nich. Czy Sosnowiec leży na Śląsku? Każdy z Państwa, kto wyśle SMS-a o treści tak lub nie pod numer 7278 i prawidłowo odpowie na pytanie, otrzyma SMS-a zwrotnego z pozostałymi pytaniami. Osoby, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie 3 pytania, mogą wygrać urządzenie biurowe. Fundatorem urządzenia wielofunkcyjnego X2470 jest firma Lexmark. Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można wygrać urządzenie biurowe. Wystarczy wysłać SMS-a pod numer 7278 i odpowiedzieć na 3 pytania. Oto pierwsze z nich. Czy Sosnowiec leży na Śląsku? Każdy z Państwa, kto wyśle SMS-a o treści tak lub nie pod numer 7278 i prawidłowo odpowie na pytanie, otrzyma SMS-a zwrotnego z pozostałymi pytaniami. Osoby, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie 3 pytania, mogą wygrać urządzenie biurowe. W ciepłe wakacyjne weekendy Sosnowiec staje się regionalną stolicą masowej rozrywki. W Parku Sielskim, najbardziej popularnym miejscu w mieście, organizowane są wtedy liczne koncerty i pokazy. Na frekwencje narzekać nie można, bo wszędzie tłoczą się ludzie, którzy w mało komfortowych warunkach chcą posłuchać swojej ulubionej muzyki. W Parku Sielskim spotykają się też młodzi deskorolkarze, dla których jazda na desce jest czymś więcej niż tylko zabiciem wolnego czasu. W skateparku spędzają po kilka godzin dziennie i nie wyobrażają sobie, że mogłoby być inaczej. Zawsze są takie tłumy? Ale powiem Ci, że jest to jedyne miejsce, gdzie można w Sosnowcu pojeździć na deskach czy na rolkach. Tak legalnie? No legalnie, właśnie tak to można określić i z reguły weekendami jest dużo ludzi. Zależy też od pogody, ale weekendy, właśnie sobota, niedziela, piątek po szkole też, jak dzieciaki przychodzą, to... No i przychodzą i robią co? No powiem Ci, różnego rodzaju triki. I na bękach, różne triki, tu fejki, i na switch sobie mykają. W Polsce miłośników jazdy na desce jest około...